Gabriel, wróćmy do meczu z Koroną Kielce. Wyjątkowo dużo pracy miałeś podczas praktycznie całego meczu. Tak, to prawda, od samego początku Korona bardzo wysoko podeszła do nas. Mieliśmy troszkę kłopoty w defensywie. Dobrze się skończyło 1-0 do, do pierwszej połowy, bo mogło być o wiele więcej. No, Musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu, no i już w piątek kolejny mecz mamy. Właśnie też muszę spytać o to pierwsze 45 minut, które wyglądało po prostu z naszej strony źle. Bardzo późno weszliśmy w mecz i, i tak naprawdę tą pierwszą połowę zawdzięczamy tylko temu, że korona była faktycznie nieskuteczna. No, zgadzam się z tym, korona była nieskuteczna w pierwszej połowie. W drugiej połowie chcieliśmy wyjść bardziej pod wysokim pressingiem, już pod koronę, bardziej się otworzyliśmy, dostaliśmy drugą bramkę. Później chcieliśmy jeszcze odpowiedzieć jedną bramką, no ale już później dostaliśmy trzecią bramkę, no już za mało czasu było na to, żeby coś więcej na koronie zdobyć. Odnośnie jeszcze korony, ta trzecia bramka, poręce. Jak z Twojej perspektywy teraz, tak z perspektywy czasu, to było do wybrania, czy jednak ten strzał był na tyle mocny i precyzyjny, że zrobiłeś wszystko, co, co mogłeś? Nie no, myślę, że teraz jak oglądając powtórki, analizując to z renerem, to było do wybronienia. W piątek wracacie do Niepołomic, pierwszy mecz przed własną publicznością, ale rywal piekielnie trudny, bo, bo, bo jednak jeden z faworytów do awansu, ŁKS Łódź. No zgadza się, ŁKS jest faworytem do awansu, do ekstraklasy, no ale my zakładamy swoje cele no i chcemy wyjść na ten mecz no i zdobyć komplet punktów. Cieszy na pewno, że wracamy już po tak długiej przerwie do, na swoje boisko przed własną publicznością, to całkiem inaczej się gra niż na wyjeździe.